Koroner ze Smokowskim, sezon drugi, epizod 7. Mam kolegę, który... Serio. Mam kolegę, który pewnie żartem, ale mówi dzień dobry i mówi narpiew. To ja narpiew też powiem wam dzień dobry i najsamszód zaprezentuję drużynę Asów, Basiorów, Team of the Week, drużyna tygodnia waszej ulubionej gry, czyli ludzie, którzy w rzeczywistości zrobili w ten weekend coś nadzwyczajnego. A dzisiaj, albo inaczej, w tym tygodniu jest to drużyna naprawdę wysokooktanowa, rozmiaru XXL. Same gwiazdy futbolu, począwszy od bramkarza. W bramce, uwaga, jest i on. Wojciech Szczęsny. Jeden z najbardziej sprawnych ruchowo bramkarzy świata. Wierzcie mi, że tak jest. Ma to w genach, ma to po tacie, bo już Maciek był bramkarzem nieprawdopodobnie sprawnym. Pewnie gdyby ktoś chciał nakręcić film o superbohaterach, którzy są o człowieku gumie, to mógłby tam brać Wojtka bez jakiejkolwiek charakteryzacji. Wojtek zawsze był sprawny i zawsze był niesamowicie dobrze przygotowany, wyszkolony technicznie do uprawiania tego zawodu. Jednego mu brakowało, myślę, przez całe lata. Nie potrafił w odpowiedni sposób jakby skanalizować swojej całej energii, która go rozsadzała. Gdzieś w trakcie meczu myśli uciekały mu i na lewo, i na prawo. Dam wam pewien przykład. Pamiętacie takiego bramkarza, może ci młodsi z was nie pamiętają, ale był taki bramkarz światowej klasy, mistrz świata z 1998 roku, Fabien Barthez. I on zawsze bronił w silnych drużynach, w Olimpiku Marsylia, który wtedy był na topie, w Manchesterze United, który wtedy był na topie. I Fabien Barthez opowiedział już kiedyś po karierze taką anegdotę, ale prawdziwą historię, bo on nigdy nie gryzł się w język. Mówił, wiecie co, po wielokroć stojąc w bramce Manchesteru United, czy Monaco, czy Marsylii, kiedy stałem w bramce, myśli uciekały mi gdzieś poza głowę i zastanawiałem się, co moja żona, Linda Ewangelista, wielka modelka, co moja żona przygotuje dzisiaj wieczorem na kolację. Dlaczego? Bo podobnie jak Wojtek Szczęsny, Fabien Barthez bronił zawsze w klubach, które dominowały, atakowały w wielkich drużynach. Trzeba nie lada koncentracji, żeby być skupionym na tę jedną, czasami maksymalnie dwie interwencje w trakcie jednej połowy i żeby właśnie wtedy pokazać to, co się umie. Nie jest to łatwa sprawa bronić w takich najmocniejszych klubach świata, ale mam wrażenie, że Wojtek od jakiegoś czasu właśnie tę umiejętność posiadł, co prezentuje niemal tydzień w tydzień. Zostawiamy bramkę, przenosimy się do obrony, a tutaj mamy obrońcę, no właśnie, z meczu, który był... To był mecz rozmiaru XXXL, naprawdę, na grubo. Mecz przez wielkie M w ten weekend Liverpool i Manchester City. Ja nie będę dociekał, czy pierwszy gol dla Liverpoolu padł prawidłowo, czy wcześniej powinien zostać odgwizdany rzut wolny dla Liverpoolu za rękę Silvy, czy potem powinien zostać odgwizdany rzut karny dla Manchesteru City, kiedy dosłownie ułamek sekundy po ręce Silvy piłka trafiła w rękę Aleksandra Arnolda w polu karnym Liverpoolu. I być może nie byłoby tej całej sytuacji. 20 sekund później Liverpool strzela bramkę na 1-0. Być może zupełnie inaczej potoczył się mecz. Potoczyłby się mecz. Ale potoczył się tak, jak się potoczył. Akcja na 2-0 dla Liverpoolu to jest moim zdaniem coś, co się zdarzyło najpiękniejszego w ostatnich kilku, być może miesiącach w piłce nożnej, bo to jest esencja stylu gry Jurgena Kloppa i jego Liverpoolu. Dwa wspaniałe podania, naprawdę wspaniałe podania od prawego obrońcy Trenta Aleksandra Arnolda lewą nogą, uwaga, lewą nogą do Andy'ego Robertsona. I Andy Robertson, który niemal natychmiast w pełnym biegu podaje w pole karne do Mo Salaha. Kilka sekund, dwa podania, bramka, czego chcieć więcej. Akcja, którą przygotowali nie pierwszy już zresztą raz w tym sezonie i w poprzednich sezonach dwaj boczni obrońcy Liverpoolu. Dzisiaj wydaje mi się, a nawet jestem tego pewien, że Liverpool ma w swoim składzie, w swojej kadrze trzech z czterech najlepszych obrońców świata na swoich pozycjach. Lewego obrońcę, prawego obrońcę Aleksandra Arnolda, no i środkowego obrońcę, jednego z głównych kandydatów do zdobycia złotej piłki w tym roku, czyli Virgila van Dijk'a. Szukają tego ostatniego, myślę, że pasowałby do nich taki Koulibaly na pewno z Napoli. Być może będzie to możliwe, bo jak wiecie, w Napoli jest hecana na 115 fajerek, nie wiadomo jak to się skończy. I pomyśleć, że jeszcze dwa lata temu
Robertson był tylko podporą rezerw, no może troszkę więcej niż dwa lata temu, podporą rezerw Liverpoolu, gdzie grał jakby ramię w ramię w jednym zespole z Kamilem Grabarą, wtedy bramkarzem też młodzieżowej drużyny Liverpoolu. Dzisiaj Robertson, moim zdaniem, najlepszy obrońca świata na swojej pozycji. Dobra, przechodzimy do pomocy, a tutaj człowiek, no, który w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach wiele w swoim życiu naprawił. Ja już Wam kiedyś opowiadałem o tym, że prawdopodobnie wypalił więcej papierosów niż piłek zdążył odebrać na boisku, a w klubach nocnych pewnie spędził więcej czasu niż czasu na boisku. Raja Nainggolan to jeden z kilku zawodników kłopotliwych, których pozbył się Inter przed rozpoczęciem tego sezonu. Przede wszystkim odszedł oczywiście Mauro Icardi w bagażu ze swoją żoną, ale odszedł też Raja Nainggolan. Przeszedł do Cagliari i jakby wszystko się zmieniło. Może dlatego, że Belg wreszcie zaczął myśleć o swojej karierze trochę poważniej, trochę na zasadzie, być może jest to dla mnie ostatni dzwonek. Ale ma, biorąc pod uwagę już cały sezon, 2 bramki na koncie, 3 asysty. Raja Nainggolan jest podporą zespołu, który staje się powolutku taką małą rewelacją tego sezonu Serie A, bo Cagliari jest bardzo wysoko w ligowej tabeli. La Gazzetta dello Sport w swoim środowym wydaniu wymieniła Raja Nainggolana wśród 5 zawodników, którym ten sezon dał tak zwane, bo tak nazwano tę rubrykę, drugie życie. Tam się właśnie znalazł Raja Nainggolan, czyli może zawodnicy, którzy byli już na samym dole i nagle wystrzelili mocno w górę. U boku takich graczy jak Higuain, Ribery czy Rok znalazł się właśnie Raja Nainggolan. Powiem tylko, że wśród największych rozczarowań tego sezonu, bo tam też była taka rubryka i też 5 nazwisk, znalazł się niestety nasz piłkarz Serie A, napastnik Milanu, Krzysiek Piątek, w dobrym, a nawet bardzo dobrym towarzystwie, bo jest tam Godin z Interu Mediolan, czy właśnie rzeczony Koulibaly z Napoli, no ale tam jest. A Raja Nainggolan trafia do naszej drużyny tygodnia, a u jego boku w linii pomocy ktoś, kto wykonał ruch odwrotny, to znaczy przeniósł się z Cagliari właśnie do Interu Mediolan, Nicolo Barella. Wśród tylu gwiazd, jakie ściągnął przed tym sezonem Inter Mediolan z rzeczonym Godinem, jest Alexis Sanchez, jest Austriak Lazaro, który nam tyle krwi napsuł, mówię nam, reprezentacji Polski. To najlepiej bronią się transfery, być może te najmniej oczywiste, tych chłopaków z wypożyczeń. Jeden z Sassuolo, a drugi z Cagliari. Sensi i właśnie Nicolo Barella, piłkarz już powoływany do reprezentacji Włoch, zawodnik, który ma nadzwyczajne możliwości ruchowe i wytrzymałościowe. Ja myślę, że on nawet jak śpi, to przebiera nogami. Nicolo Barella jest w moim odczuciu znakomitym zawodnikiem, który właśnie w parze z Sensim załatali sporo takich miejsc niezagospodarowanych do tej pory. Uwaga, właśnie przez tamtego Raja Nainggolana między innymi. Inter Mediolan w ten weekend po jednym zresztą golu Barelli pokonał Veronę 2-1 i na kilkanaście godzin wyszedł na pierwsze miejsce w tabeli. Tak się to ostatnio składa, że Inter gra przed Juventusem, Inter wygrywa, wychodzi na pierwsze miejsce, Juventus dokłada wygraną, tak jak teraz z Milanem 1-0 i znów wraca na pierwsze miejsce w tabeli. Wygląda na to, że to będzie sezon tych dwóch klubów, na pewno wśród tych zespołów walczących o tytuł mistrza Italii nie będzie Napoli, jak w sezonach poprzednich, ale tutaj ta rywalizacja wydaje się być fascynująca i fenomenalna. Okej, jeszcze jeden zawodnik ofensywny. W ten weekend rozegrany został prawdziwy klasyk Ligi Francuskiej. Olimpico, mówią na ten mecz, zamiast Classico, Olimpico, bo grał Olympique Marsylia i Olympique Lyon. Olympique Marsylia wygrał 2-1. W ubiegłym sezonie pracował w klubie z Marsylii przez dobrych lat kilka trener Rudy Garcia. Dzisiaj jest już szkoleniowcem Olympique Lyon. I pożegnał się z Marsylią w kiepskich okolicznościach, skłócił się z kilkoma zawodnikami, między innymi właśnie z tym dżentelmenem, Dimitriem Payetem. Payet nie lubi Garcii, nie ukrywa tego. Na konferencji przedmeczowej mówił o Garcii często i gęsto, ani razu jednak nie wymieniając ani imienia, ani nazwiska obecnego trenera Lyonu, mówiąc o nim tylko per on. I mówił tak: mam nadzieję, że on nie mówi dzisiaj o mojej drużynie tak jak mówił o swoim obecnym klubie Olympique Lyon nam jeszcze sezon i dwa sezony temu, bo wtedy obrażał ich i to obrażał okrutnie.
nie myśli dobrze o Garcia, nie chce o nim mówić nic złego, ale mówi o swoim obecnym szkoleniowcu, a jest tam trenerem André Villas-Boas. Mówi Dimitri Payet tak. W przeciwieństwie do mojego poprzedniego szkoleniowca, André Villas-Boas jest otwarty, szczery, mówi prosto w oczy to, co myśli. No to domyślcie się w takim razie, co myśli o Rudim Garcia. Sam mecz, jak mówię, zakończył się wynikiem 2-1. Dwa gole strzelił wyjątkowo zmobilizowany na swojego byłego szkoleniowca Dimitri Payet. A smutna historia dla Rudiego Garcia i taki rechot tej historii jest taki. Otóż wyobraźcie sobie, że Marsylia pokonała Olympique Lyon pierwszy raz od 5 spotkań. 5 poprzednich gier Marsylia z Lyonem na wszystkich możliwych frontach w ostatnich latach przegrała. I wiecie, kto prowadził Olympique Marsylię w tamtych 5 meczach przeciwko Lyonowi? No właśnie, tak jak teraz. Rudy Garcia. No i jak mówiłem, to jest drużyna gwiazd. To jest drużyna gwiazd absolutnych. Nie mogło zabraknąć w tym zespole naszego rodaka, Roberta Lewandowskiego. W pojedynkę ciągnie wózek Bayernu Monachium, tak było jeszcze za trenera Niko Kovacza i tak jest w zasadzie cały czas. Co ja wam będę mówił o Lewandowskim? Już brakuje przymiotników i brakuje ochów i achów, żeby wyróżnić tego gracza. Pozwólcie, że tylko wymienię kilka rzeczy, bo one bronią się najlepiej. Najskuteczniejszy piłkarz Bundesligi ubiegłego sezonu. Najskuteczniejszy piłkarz świata 2019 roku. Strzelał gole we wszystkich meczach Bundesligi, już 11 gier i 16 zdobytych bramek w meczach Bundesligi i Ligi Mistrzów w tym sezonie. Każdy mecz przynajmniej z jednym golem. Już 5-krotnie wybierany najlepszym graczem kolejki Bundesligi, w tym oczywiście tej ostatniej kolejki, kolejki 11. Wicekról strzelców Ligi Mistrzów sezonu 2018-2019, wicelider klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów sezonu 2019-2020, 4 rozegrane mecze i 6 strzelonych bramek. Nie strzelał gola Lewy w tym sezonie tylko w meczu o Superpuchar Niemiec, przegranym z Borussią Dortmund, której się właśnie zrewanżował. Jedynie w meczu Pucharu Niemiec, gdzie nie grał jednak 90 minut. No i nie strzelił jeszcze kilkukrotnie grając w tym sezonie w barwach reprezentacji Polski. No i strzelił być może jeszcze jednego najważniejszego gola w tym sezonie. Znowu zostanie ojcem. Lewy wszystkiego najlepszego raz jeszcze. No a skoro Robert Lewandowski tak bardzo mocno dobija się do tego, żeby zostać najlepszym piłkarzem świata, to musiał oczywiście zreflektować się kilka godzin później Leo Messi. Tak trochę się śmieje, bo nie wiem, czy wiecie, ale głosy można było oddawać tylko do początku listopada, więc de facto w tej chwili jest już wszystko policzone, już wszystko wiadomo, po prostu gdzieś na początku grudnia zostaną odczytane te rezultaty. Ale Leo Messi w odpowiedzi na bramki Roberta Lewandowskiego uderzył 3-krotnie. Z tym na ten hat-trick składa się 1 gol z rzutu karnego, ale może przede wszystkim 2 bramki strzelane z rzutów wolnych. Od 2018 roku Cristiano Ronaldo nie strzelił ani jednej bramki z rzutu wolnego dzięki Aaron Ramsey w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów, a Leo Messi uderzył z wolnych już 16-krotnie, chociaż w tej klasyfikacji generalnej kariery Cristiano Ronaldo ciągle ma o 2 bramki strzelone z wolnych, bezpośrednio z wolnych, więcej niż Leo Messi, jest 54-52. Nie wiem, czy wiecie, ale ciągle najskuteczniejszym zawodnikiem w historii futbolu, jeśli chodzi o strzelane bramki z rzutów wolnych, jest Brazylijczyk Juninho Pernambucano, który takich bramek ma 77, a w pierwszej dziesiątce tych najskuteczniejszych graczy z rzutów wolnych jest w sumie aż 6 Brazylijczyków. Dziesiątkę zamyka bramkarz. Tak, bramkarz Rogério Ceni, który tych goli ma 59. Przypomnę, Messi 52, a Ronaldo 54. Ciągle trwa taki mały z kolei korespondencyjny pojedynek między Lewandowskim a Messim. Kto zostanie najskuteczniejszym piłkarzem 2019 roku? Bo wydaje mi się, że nikt do tych dwóch zawodników już nie podskoczy. I to są te najciekawsze nazwiska z tej naszej drużyny tygodnia. Jak wam mówiłem, to jest wysokooktanowa drużyna. Naprawdę wielkie nazwiska światowej piłki. Do tego stopnia, że nie zdążyłem na przykład wam wspomnieć o chociażby o Holandzie, który trafia do naszej drużyny tygodnia. No ale nie da się powiedzieć o wszystkich. Tymczasem do przyszłego tygodnia bawcie się dobrze, grajcie z umiarem, uważajcie na swoich bliskich i pamiętajcie. No co ja wam będę powtarzał? Nie powiedziałem tego najpierw i na sam przód. I nie powiem tego na dzień dobry, tylko na do widzenia, ale pamiętajcie, piłka nożna, spać nie można. Cześć.